Dzień dobry Państwu. Chciałam dzisiaj powiedzieć coś więcej o spektaklu Żeglarz w reżyserii Wojtka Rodaka, a konkretnie o kostiumach, które zaprojektowała Marta Szypulska. I muszę powiedzieć, że ja jestem absolutnie fanką jej pracy. Marta nie przyszła do nas z gotowym projektem, tylko była z nami na próbach, obserwowała naszą pracę, to w jaki sposób tworzymy postaci, znaczy ich charaktery, to jak myślimy o tych postaciach, to co jest w nich charakterystyczne. No i po jakimś czasie przyszła do nas z gotowymi już projektami. Ja w spektaklu gram admirała. No i oczywiście takie najprostsze skojarzenie to jest admirał. Równa się mundur, ale nie w tym przypadku, ponieważ mam na sobie bardzo ciężką i dużą, granatową, taką barokową suknię z dołem, że tak powiem, na kole i z trenem, do którego są przyszyte naszywki, które mają imitować medale. A oprócz tego, taką moją ulubioną częścią tego kostiumu, taką perełeczką, to są takie wielkie, naprawdę bardzo duże, frędzlowe kolczyki, które sprawiają, że całość tego kostiumu jest majestatyczna, a moja postać dumna, silna i konkretna, a jednocześnie w tym wszystkim bardzo sensualna i kobieca. Marta naprawdę fantastycznie połączyła kostium z moim wyobrażeniem o postaci admirała i sprawiła, że te wszystkie klocki, które miałam w swojej głowie, były jakby taką spójną całością. Naprawdę bardzo doceniam to, bo oprócz pięknego efektu wizualnego, kostium nie jest sam sobie, tylko pomaga tworzyć świat w tym spektaklu. Mam naprawdę wielką nadzieję, że już niedługo się zobaczymy i do zobaczenia, mam nadzieję, bardzo szybko. Buziaki. Pa. A w Wałbrzyskim Żeglarzu Spóropomnik, który jest osią tekstu Jerzego Szaniawskiego, staje się tak naprawdę sporem o obrazy. W tym znaczeniu, że historia jest rozumiana tutaj jako zjawisko wytwarzane za pomocą praktyk obrazowych. Twórcy i twórczynie zadają sobie w związku z tym pytanie o to, jaki obraz historii osadza się w pamięci, w krajobrazie, w jaki sposób jest wytwarzany, jakiego rodzaju praktyki obrazowe temu służą. I w efekcie powstaje rodzaj ironicznego pomnika performatywnego. To, co wydaje mi się najciekawsze w tym spektaklu, to co jakoś najbardziej przykuło moją uwagę, to jego przestrzeń wizualna, oparta czy nawiązująca do idei antypomnika, takiego projektu, który powstaje w sprzeciwie wobec monumentalnych strategii upamiętniania, takich strategii, które służą arbitralnej polityce historycznej, które instrumentalizują swoich twórców. Przestrzeń wizualna Żeglarza jest oparta na absurdzie, jest wieloznaczna, jest procesualna, zapraszająca też do interakcji. Ale przede wszystkim w swoim jakby sprzeciwie wobec monumentalności nie zatrzymuje się na rozkminie na temat biednej Polski pełnej pomników Piłsudskiego i Jana Pawła II, ale rzeczywiście miksuje bardzo złożone, pochodzące z różnych porządków praktyki obrazowe związane z upamiętnianiem, takie jak pamiątki na nadbałtyckich kramach, czy estetyka szkolnych akademii i warsztatów plastycznych w stylu do it yourself, aż po poważne popiersia. I w tym ujęciu polska przestrzeń wizualna wydaje się być ciekawa, dziwna, otwarta na bardzo złożone operacje. Przede wszystkim wydaje się, że twórców naprawdę interesuje to, w jaki sposób działają praktyki obrazowe związane z polską kulturą wizualną.